Zielone światło dla branży kosmetycznej i gastronomicznej. Mimo ograniczeń, salony, urody i restauracje mogą znów przyjmować klientów. Susza to nie tylko efekt klimatu, ale także prowadzonej od wielu lat złej gospodarki wodnej. Wody Polskie uspokajają. W naszym województwie nie jest najgorzej. Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam Państwa na Teletydzień. Od 18 maja możemy korzystać z usług fryzjerskich, kosmetycznych czy restauratorskich. Nie jest łatwo, ale najważniejsze, że życie powoli wraca do normy. Na otwarcie restauracji, klubów i kawiarni z niecierpliwością czekali klienci i przedsiębiorcy. Ci drudzy, pełni obaw, starają się stworzyć pozory normalności i obsłużyć jak największą liczbę klientów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Mimo to nie kryją radości, że w końcu mogli wrócić do pracy. To był wspaniały dzień. W końcu wróciłyśmy do pracy, jesteśmy przeszczęśliwe. Klienci odwiedzali nas naprawdę tłumnie. Nie mogę powiedzieć, że nie obyło się bez kilku małych incydentów, gdzie klienci się troszeczkę burzyli na obecne standardy, które zaczęły panować w naszym salonie, ale po wytłumaczeniu jednak udało nam się przekonać do tego, że to jest ważne i że trzeba tak niestety teraz postępować. Było wspaniale, energia tryskała, dziewczyny były uśmiechnięte, jednak 2 miesiące siedzenia w domu, tym bardziej, że ja podjęłam decyzję jednak o wcześniejszym zamknięciu salonu, nim rząd nam zakazał pracy. Dziewczyny po 2 miesiącach wróciły do pracy z energią, tryskały radością, no i powiem szczerze, no 100% wczoraj było zapotrzebowanie u nas, mieliśmy 100% bazy klientów, z czego bardzo się cieszymy, bo nasze klientki wróciły, mimo długiego oczekiwania, z powrotem żeśmy się spotkały z naszymi klientkami, co było wspaniałe. Prace w rygorze sanitarnym poprzedziły przygotowania. W salonach fryzjerskich i kosmetycznych właściciele musieli wprowadzić liczne zmiany, by zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i klientów. Mamy kitle, które nas chronią z długimi rękawami. Dodatkowo mamy zamontowane plexi. Dziewczyny mają do wyboru pracę albo w przyłbicach, bądź w maseczkach. Ciężko jest troszeczkę się do tego przystosować, bo jednak papierologia jest bardzo duża. Klientki, które do nas przychodzą, muszą wypełnić bardzo dużo ankiet, co jest bardzo czasochłonne i ogranicza wtedy ilość przyjmowanych klientów przez nas w ciągu dnia. Klientki muszą przejść dezynfekcję najpierw rąk, muszą mieć mierzoną temperaturę, co jest bardzo istotne, muszą wypisać ankietę, muszą mieć kartę klienta. Teraz każdy zabieg, bądź minimalny, nawet jak regulacja z henną brwi, musi się od początku do końca zakończyć właśnie taką procedurą, która jest teraz wymagana. To nie wszystko. Wizyty są umawiane telefonicznie lub przez internet. Obowiązuje 1,5 metra odstępu i noszenie maseczek. Nie jest łatwo, ale chociaż są klienci. Córka w miarę prezentów mi zrobiła prezent do tego, no i chciałam już skorzystać, ale okazało się, że zostały zakłady zamknięte. W związku z tym pani Monika umówiła się ze mną i zadzwoniła, kiedy mogę przyjść i właśnie jestem na wizycie. Po każdej wizycie odbywa się dezynfekcja. Przedsiębiorcy narzekają na ceny środków dezynfekujących i odzieży jednorazowej. Środki jednorazowego użytku są bardzo drogie, więc no, ale staramy się jak możemy. Jak Państwo zaraz zobaczą, wewnątrz przygotowaliśmy wszystkie stanowiska tak, aby każdy czuł się bezpiecznie. Przede wszystkim moi pracownicy, żeby byli bezpieczni, no i oczywiście klienci. Przedsiębiorcy cenią sobie pomoc w postaci tarczy antykryzysowej. Wsparciem okazały się zwolnienia lub odroczenia opłat za najem lokali, a także pożyczki udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy. Na szczęście udało nam się nikogo nie zwolnić. Spotkaliśmy się w tym samym składzie, co przed przymusowym zamknięciem, co zarówno nas, jak i pracowników bardzo mocno cieszy. Faktycznie na początku pojawiły się takie myśli. Co jeżeli nie zarabiamy? Co jeżeli nie będziemy w stanie wypłacić wypłat pracownikom? Czy nie będzie kogoś trzeba zwolnić? Tak jak mówię, na szczęście udało nam się tego uniknąć, ale korzystaliśmy z pomocy, którą oferuje nam państwo. Skorzystaliśmy z tarczy, która pomaga pracodawcom i skorzystaliśmy z pożyczki bezzwrotnej 5 tysięcy z Urzędu Pracy, jak i skorzystaliśmy z postojowego, co pomogło również nam zapłacić czynsz za lokal. 18 maja ruszyły także punkty gastronomii, dla których okres pandemii okazał się równie trudny. Do tej pory lokale pozostawały zamknięte dla klientów. Niektóre nie działały w ogóle, inne przestawiły się na wydawanie posiłków jedynie na wynos. Miesiąc marzec był
fatalnym miesiącem. Kiedy zaczęła się pandemia, ludzie rzeczywiście bardzo się wystraszyli i odnotowałem spadek utargu na poziomie 70%, mniej więcej 70-80% mniej niż z czasu przed pandemią, także bardzo dużo. Kucharz mój sam zrezygnował z pracy na własne życzenie, ponieważ powiedział, że nie będzie brał na siebie takiego ryzyka. Powiedział, że ma rodzinę i musieliśmy się pożegnać. Z kelnerką na tylko i wyłącznie, na całe szczęście, na miesiąc czasu też musiałem się niestety pożegnać. Tu podobnie jak w branży kosmetycznej obowiązują obostrzenia. Przede wszystkim liczba klientów uzależniona od powierzchni lokalu i odstępy między stolikami. Musiałem wyłączyć u siebie w restauracji dwa stoliki z użyteczności, z racji tego, że odległość między stolikami musi pozostać w odległości 2 metrów. Na stolikach nie może być żadnych serwetek, żadnych sosów, pieprzu, soli. Trudna sytuacja przedsiębiorców branży gastronomicznej zmusiła niektórych do radykalnych działań, by utrzymać się na rynku. Musiałem firmę, że tak się wyrażę, przerzucić na moją mamę, żeby uciec od wielu wydatków związanych z wysokim ZUS-em. Z racji tego niestety nie mogłem skorzystać z tej pomocy, ponieważ dopiero co otworzyliśmy jakby firmę na nowo, starą firmę otworzyliśmy na nowego właściciela, nie mogłem ubiegać się o tą pomoc. Życie wraca powoli do normy, ale nie dla wszystkich. Nadal nie mogą funkcjonować solaria, studia tatuażu, pływalnie czy siłownie. W hotelach tylko w ograniczonym zakresie mogą działać restauracje i przestrzenie rekreacyjne. Zarówno przedsiębiorcy, jak i klienci z niecierpliwością czekają na zniesienie kolejnych obostrzeń. Zagrożenie suszą to czarny scenariusz dla ludzi. Województwo zachodniopomorskie nie jest w najgorszej sytuacji. Choć w Polsce sytuacja nie wygląda ciekawie, to czas, by zmienić gospodarkę wodną nie tylko globalnie, ale także we własnych domach. Ocieplający się klimat bez śnieżnej zimy i małe opady deszczu to główne powody, dla których mówi się dziś o nieciekawej sytuacji w naszym kraju. Wody Polskie przewidują, że w tym roku susza może mocniej dotknąć rolników. Dodają przy tym, że zachodniopomorskie jest najmniej na to narażone, choć wody w rzekach i zbiornikach rzeczywiście jest mniej. Wynika to w dużej mierze z tego, że cieki i akweny są zasilane wodami przymorskimi. Stąd też tutaj poziom wody w rzekach takich jak Ina, Rega, Wieprza czy rzeki bliżej Morza Bałtyckiego utrzymują się zazwyczaj na stałym poziomie. Aczkolwiek Odra i Szczeciński Węzeł Wodny, a także rzeki, które wypływają ze Szczecińskiego Węzła Wodnego, również w ostatnim czasie nie notują stanów, które moglibyśmy nazwać stanami awaryjnymi albo stanami zagrożenia. Wody Polskie uspokajają, że na terenie powiatu polickiego susza nie stanowi zagrożenia w obecnej sytuacji, choć są miejsca, gdzie wody jest bardzo mało. Dobrze widać to w lesie, gdzie wysychają bagna i jeziora. Niech ten obraz za mną, to jest jezioro Piaski, powie wam więcej niż jakiekolwiek słowa. To jezioro zaczyna systematycznie wysychać. Jeszcze 20 lat temu poziom wody był prawie metr wyższy i tutaj, gdzie teraz widzicie tą roślinność bagienną, było lustro wody. W tej chwili ten proces zarastania zaczyna coraz bardziej postępować, a związane jest to z tym, że okresowo to jezioro prawie wysycha do zera. Susza to dramat dla rolników, których praca może nie przynieść plonów, a dla klientów wzrost cen. To także strach przed pożarami, których nie brakuje w lasach, gdy ściółka traci odpowiednią wilgotność. Jeśli zlekceważymy problem suszy, przyroda bezwzględnie zemści się na człowieku. Brak opadów spowoduje, że zacznie zamierać roślinność. Nie będzie jedzenia. Zacznie następować bardzo duża, silna migracja zwierząt. One będą też szukały wody, będą próbowały uciekać. Część z nich na pewno zginie. Potem my zaczniemy się przemieszczać w rejony, gdzie ta woda jeszcze jest. Chociażby dlatego, żebyśmy mogli zaspokoić pragnienie. Chociażby dlatego, żebyśmy mogli wyprodukować troszeczkę żywności,
bo woda jest do tego potrzebna. To czas, by uświadomić sobie, jak cenna jest woda i że stoimy przed realnym problemem, że może stać się deficytowa. To czas, by zacząć prowadzić rozsądną gospodarkę wodną już na poziomie własnego domu. Wody Polskie stoją na stanowisku, że prowadzą odpowiednie działania proretencyjne i edukują społeczeństwo. Namawiamy wszystkich działkowców, a wiemy, że na terenie powiatu polickiego jest ich bardzo dużo, żeby, jeżeli jest to możliwe, to nie podlewać tak często swoich ogrodów, a jeżeli już to robić, to możliwe, żeby robić to wieczorami i żeby na przykład zatrzymywać wodę z deszczówek. A więc zachęcamy, żeby na przykład rozstawić wiadra, łapać do tych wiader wodę i tą wodę później wykorzystywać na przykład do podlewania ogrodów. Rozsądne wykorzystywanie wody to tylko jedna strona medalu. Moda na ekologię nie wzięła się z kapelusza. To odzew na apele ekspertów, którzy od kilkunastu lat coraz głośniej informują o globalnym ociepleniu i jego skutkach. Plan rozsądnego gospodarowania wodą to dziś konieczność. 45 laptopów to efekt akcji charytatywnej prowadzonej przez dwóch Policzan. Wszystkie trafiły do uczniów, którzy w czasie zdalnej nauki napotkali problem typu brak komputera lub niesprawny sprzęt. Spotkanie podsumowujące akcję zbiórka laptopów dla potrzebujących uczniów szkół w Policach odbyło się 21 maja. Projekt wsparcia dla uczniów gminy Police ruszył po niespełna pół miesiącu od rozpoczęcia nauki zdalnej. Dokładnie 1 kwietnia z takim pomysłem wyszedł Mariusz Wojdak. Pomyślałem, żeby pomóc. Mój syn też jest w szkole podstawowej w drugiej klasie. Gdy zaczęło się zamykanie szkół, praca zarówno moja, jak i nauka dzieci w szkole, pomysł był taki, że po prostu dowiedzieć się, czy może w klasie mojego syna nie potrzeba jakimś rodzicom pomóc, czy dzieciom ze sprzętem. Potem udało się porozumieć z panią dyrektor. Pani dyrektor przekazała pierwsze potrzeby. Komputery przekazywano uczniom w kilku etapach w miarę dostarczania sprzętu przez osoby, które postanowiły włączyć się w akcję. Zaczęliśmy 1 kwietnia. Zbiórka przebiegała w taki sposób, że przyjmowaliśmy sprzęt od darczyńców i z Polic, i spoza Polic. Były to osoby prywatne, były to firmy, były to instytucje. Zdiagnozowaliśmy potrzeby. Z naszego rozpoznania wynikało, że natychmiast potrzeba około 80 komputerów, czyli 80 uczniów ma problem z dostępem do sprzętu, żeby zdalnie uczyć się w szkole. Pan Mariusz spędził nad ofiarowanymi komputerami prawie 100 godzin. Wymienił części, instalował system, sterowniki, wgrywał programy oraz je odkażał. Na jeden komputer potrzebował od 50 minut do 6 godzin, w zależności od stanu technicznego. Zawodowo pan Mariusz zajmuje się obsługą informatyczną firm. Chciałem podziękować przede wszystkim firmom, które nieodpłatnie wydały sprzęt. Również osobom z gminy Police prywatne, które wolą zostać anonimowe. W tym zapamiętałem bardzo przejętą panią nauczycielkę matematyki, która wydała sprzęt i praktycznie płacząc, no, bardzo się cieszyła, że może w jakiś sposób pomóc. Na koniec chciałem podziękować żonie za cierpliwość, bo przez 2 miesiące nasze mieszkanie wyglądało jak serwis komputerowy. Dzięki ofiarodawcom Mariusz Wojdak i Grzegorz Ufniarz przekazali uczniom polickich szkół 45 komputerów, każdy wartości około 500 zł. Przygotowane komputery przekazywaliśmy szkołom, a szkoły przekazywały je tym uczniom już, którzy byli wytypowani, ponieważ szkoły miały pełne informacje, w jaki sposób, jakie są te potrzeby. Chcę podkreślić, że te komputery są już własnością tych uczniów. Oni je po prostu otrzymali. Taka była formuła naszego działania. Mieszkańcy i firmy przekazywali nie tylko komputery, ale również osprzęt, na przykład myszki, UPS i monitory. Wpłacali również pieniądze, co dało kwotę 2400 zł. Zaczęła nam spadać dynamika pozyskiwania sprzętu. Zaczęliśmy uznawać, że może już po prostu co było, to już dostaliśmy, albo że zasięg akcji został wypełniony, więc był pomysł na tą zrzutkę. Na zrzutkę wpłaciło nam ponad 30 osób pieniądze. Wpłaty były różne, od 10 zł po chyba nawet 500 zł mieszkaniec Polic. Była największa wpłata i to jeszcze anonimowa. Jeśli ktoś z mieszkańców ma jeszcze sprzęt zalegający w domach, może skontaktować się z realizatorami akcji, którzy na bieżąco są w kontakcie ze szkołami zgłaszającymi ewentualne potrzeby uczniów.
W 2019 roku Straż Miejska w Policach podjęła 50 interwencji wobec właścicieli pojazdów nieużytkowanych, a zajmujących miejsca parkingowe. W 42 przypadkach zgłoszenia dokonali sami mieszkańcy. Na polickich parkingach bolączką od lat są pojazdy, po których widać, że są od dawna nieużytkowane. Pojazdy te nie tylko szpecą miasto, ale przede wszystkim zajmują cenne miejsca parkingowe. Nie mamy gdzie parkować, tak? Przyjeżdżamy po pracy, dajmy do godziny 16, tak? Nie ma miejsca do parkowania, tak? Tak, panie Lidziu? Tak? No bo nie ma miejsca do parkowania, nie? No i co zrobić z nimi? Straż Miejska nie da rady nic zrobić, bo mają rejestrację, tak? Tutaj stoi parę takich aut, tak? Stoi parę aut. No niestety, z nim nie poradzimy sobie, nie? My nie możemy takiego prawa, bo Straż Miejska nie ma prawa, ani policja. Skoro ma rejestrację, a są tam chyba dwa wraki takie na, jak to się mówi, na przysłowy kapciach, tak? Tak? I co z nimi zrobimy? Nic. Przyjeżdża pani z pracy, czy pan przyjeżdża, nie ma gdzie auta postawić. Stawiamy sobie gdzieś, no gdzieś tam sobie na trawniczku, tak? Przyjeżdża Straż Miejska, zrobi mandat, nie? Prosty przykład, sobie tutaj taki transporterek, nie? Gdzieś tam u pani chyba w klasie gdzieś tam robią remont jakiś, tak? Gdzie oni mają go postawić? Stoją na trawniku, nie? Straż Miejska może usunąć pojazd bez tablic rejestracyjnych i tych, których stan techniczny wskazuje, że są nieużywane. Odbywa się to na wniosek zarządcy, czyli na przykład spółdzielni mieszkaniowej. Pojazd musi znajdować się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu. Jeżeli samochód posiada tablice rejestracyjne, to jest chyba prosto uchwycić właściciela. No i nakazać mu usunięcie samochodu. Są firmy, które skupują wraki. Można oddać i problem jest z głowy, tak? Pojazdy, które zalegają na parkingach i drogach wewnętrznych, usuwa administrator terenu. Strażnicy miejscy ustalają jednak dane personalne właściciela pojazdu i wzywają do jego usunięcia lub przywrócenia do stanu używalności. Jak zapewnia Straż Miejska, udaje się to zrobić w 90% przypadków. Przy placu za sklepem też są tam takie, że stoją ciągle i nie ma miejsca. Na przykład tu ja pani powiem, jeden tu czerwony stoi, o, naprzeciwko. Końcówka nie powiem, bo sąsiadki, ale garaż sprzedała, a postawiła tutaj teraz i chce ten samochód sprzedać. A ten samochód jest już 30-letni i nie ma komu sprzedać, bo nikt nie kupi. Nie? Także, a miejsce jest na parkingu tu zastawione. Wskazać mogę kilka aut, które stoją po prostu nieruszane już kilka lat. Przynajmniej tutaj 2-3 samochody tutaj, no zawada. Tym bardziej, że już od godziny 18 to tu autentycznie parkujemy albo na sąsiedniej ulicy, albo pod Biedronką. Też nas stamtąd gonią, bo to w zasadzie jest nie nasz parking. A poza tym no zawsze jest bałagan. Pozostawienie pojazdu, którego stan wskazuje, że jest nieużytkowany, stanowi wykroczenie. Można za to otrzymać mandat karny. Zgłaszałam ten wrak z półtora roku temu znajomemu policjantowi. No, powiedział, że to należy do Urzędu Miasta i Gminy. No i na tym się w zasadzie skończyło. Ale no co ja uważam? No uważam, że powinny być sprzątane, ale kto to powinien zrobić? No nie wiem. W przypadku tego pojazdu marki Citroen już dwukrotnie skierowano wniosek do sądu o ukaranie właściciela oraz wystosowano pismo do zarządcy parkingu o rozważenie usunięcia samochodu. W przypadku tego pojazdu marki Mercedes właściciel zmarł i obecnie trwa postępowanie spadkowe. No, zajmują one miejsca parkingowe osobom, które mogłyby zaparkować, a nie mogą, no bo te wraki stoją. No i przez to nikt nie może zaparkować. Nikt z tym nic nie robi, bo to nie jest jedyna ulica, na której takie wraki można zauważyć. Przechodząc przez policję jest sporo takich miejsc. Od razu widać koła spompowane, samochód wygląda na opuszczony. Ale czemu nikt nic z tym nie robi? Tego nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ale mogliby, no bo to na pewno ułatwiłoby innym ludziom życie. Część właścicieli dostosowało się do wezwań o usunięcie pojazdów lub doprowadzenie ich do stanu używalności, jednak nie wszyscy. W 2019 roku na koszt właściciela usunięto zaledwie 3 pojazdy. Prawo o ruchu drogowym określa zasady ruchu na drogach publicznych w strefach zamieszkania i ruchu. Drogi publiczne to powiatowe, gminne, wojewódzkie lub krajowe oraz ulice leżące w ich ciągu. Inne drogi, drogi rowerowe, parkingi i place przeznaczone dla ruchu pojazdów, które nie są zaliczone do dróg publicznych ani zlokalizowane w ich pasie, to drogi wewnętrzne.
Każda z nich ma swojego zarządcę i to on w pierwszej kolejności powinien zająć się porzuconym lub nieużytkowanym pojazdem. A ja się z Państwem żegnam. Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.